Hej, witam Was w kolejnym odcinku z Fantasy Bundesligi, czyli Zagrajmy w Bundescup. Dzisiaj jesteśmy po 12 kolejce, tej kolejce w środku tygodnia. Mam nadzieję, że zdążyliście pozmieniać składy. Mam nadzieję, że poszło Wam dobrze. No, mi poszło chyba dobrze, z tego co widzę, no bo 84 punkty. Zaraz zobaczymy, jak to dokładnie wyglądało, więc tutaj sobie zaraz do tego przejdziemy. No i też powiem Wam, że niby kupon robiony na szybko, a gdyby nie dwa pierwsze spotkania, to by było bardzo fajnie. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Przypominam jeszcze tylko o zostawieniu łapki w górę, no i komentarza. No i co, lecimy. Lecimy, patrzymy na kolejkę 12. I tak, kto najwięcej zapunktował? No oczywiście Robert Lewandowski, 27 punktów, dwie brameczki, no i jeszcze gwiazdeczka, także naprawdę super. Nils Petersen, przepraszam, Nils Petersen 2 punkty, Giovanni Reina 17, Daichi Kamada 1, no on niestety wszedł z ławki rezerwowych po 80 chyba 5 minucie, więc naprawdę nie miał za bardzo co do roboty, no więc myślę, że na jakiś czas myślę, że go wymienię, ale jeszcze pomyślę. Diade, czyli nowy nabytek, tak naprawdę 3 punkty. Josip Brekalo 5 punktów, Matthias Ginter 5 punktów, Christopher Lenz 10, Jérôme Roussillon 8, Lars Bender niestety nie zagrał, więc tutaj duża strata, gdyż Niklas Stark 9 punktów zdobył, więc tutaj na pewno te 9 punktów by nam się mocno przydało. No i Lukas Hradecki 6, ale w sumie Rafał Gikiewicz 9, więc tutaj ajajaj, mogło być lepiej. Naprawdę mogło być lepiej. Zobaczmy, jak to wygląda w lidze. Czy awansowaliśmy, czy zbliżyliśmy się trochę do tego miejsca pierwszego. No mamy 1049 punktów, więc przekroczyliśmy tysiaczka. Ale chyba nam odskoczył. I to poważnie nam odskoczył kolega z pierwszego miejsca. Zobaczmy, ile on w ogóle punktów zdobył w tej kolejce. Jestem aż w mega szoku. Czwarte miejsce w tej kolejce zdobyłem. 122 punkty. No ładnie, ładnie poszalał. Nawet Polska Górą i Ferry Cheetah Club mnie ścignęli w tej kolejce. Więc myślałem, że to jakoś fajnie wyjdzie, a tu zapowiada się, że jednak było dość słabiutko. No tutaj z tego co widzę, no to wow. Stindl 25 punktów, no to tutaj naprawdę dobrze zapunktował. Tutaj jeszcze Guerreiro, gdybym miał gdzieś tutaj wstawionego, to wow, mega. Chociaż i tak nie ma co narzekać. Składzik, mega. Sam chciałbym taki składzik gdzieś podobny mieć, no ale zrobiłem zupełnie inny. Ale będziemy walczyć na pewno do samego końca. Okej. Wydaje mi się, że możemy już powoli przechodzić do kuponu. No tak jak mówię, kupon był robiony na szybko. Ale gdyby nie pierwsze dwa spotkania, które już od razu pokazały, że ten kupon nie wejdzie, to by było zupełnie inaczej. Zresztą zobaczcie sami. Tutaj już Wam pokazuję. Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach. Tutaj postawiłem na Gladbach. Zakończył się mecz wynikiem 3-3, więc tutaj zdarzenie czerwone. Następnie Hertha z Mainz. Tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę. Wynik był 0-0, więc typ był dobry, tylko nie w tą stronę, że tak powiem. No bo wiedziałem, że coś będzie z bramkami tak naprawdę, no ale niestety nie trafiłem. Więc tutaj drugie zdarzenie czerwone, a reszta już jest zielona. Więc na 9 zdarzeń, 7 trafionych, znowu zaczyna się dobra pasa, ale chciałbym w końcu coś wygrać tak naprawdę. Ale przechodzimy dalej do omawiania. VfB Stuttgart, Union Berlin, tutaj postawiłem, że będzie więcej niż 2,5 bramki. Mecz zakończył się remisem 2-2, więc 4 bramki w meczu,
więc zderzenie zielone. Następnie Werder z Dortmundem. Tutaj również postawiłem, że więcej niż 2,5 bramki będzie. I również się to sprawdziło. Było 1-2 dla Borussii Dortmund. Więc 3 brameczki, więc tak na styk. Następnie Schalke z Freiburgiem. Tutaj postawiłem na Freiburg. No i się sprawdziło. Freiburg wygrał 2-0, czyli dość gładko. Następnie Bayern Monachium z Wolfsburgiem. Tutaj postawiłem, że obie drużyny strzelą bramkę. Również się sprawdziło. 2-1 dla Bayernu Monachium. Tak w ogóle 250 i 251 bramka Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Jak najbardziej gratuluję. Przechodząc dalej, Arminia Bielefeld, Augsburg. Tutaj postawiłem na Augsburg czystą dwójeczkę. Sprawdziło się. Augsburg wygrał 1-0. Przechodząc dalej, Hoffenheim z Lipsk. Tutaj postawiłem na Lipsk i również się to sprawdziło. Lipsk wygrał 1-0. No i ostatnie spotkanie, które zostało. Kolonia z Leverkusen. Postawiłem na Leverkusen. Leverkusen gładziutko i przyjemnie wygrało z Kolonią 4-0. Więc no tutaj, gdyby nie te pierwsze dwa spotkania, no to mogło być naprawdę przyjemnie. No ale niestety wyszło jak wyszło. Więc no pozostaje nam oblizać się. Obejść się smakiem, może tak, to lepiej będzie brzmiało. No i co? Myślę, że na tym odcinku to będzie tyle. Jutro powinien się pojawić odcinek już zapowiadający następną kolejkę. Więc bądźcie czujni. No i co? Trzymajcie się ciepło. I na razie.